poświąteczny i zarazem ostatni w tym roku odcinek przeglądu prasy. Sebastian Ignaciuk. Tomasz Gławski. Najadłeś się w te święta? Oj, troszeczkę. Troszeczkę przedobrzyłeś. Ja też. Zacznę od takiego krótkiego przeglądu stron internetowych, od takich artykułów, które wpadły mi w oko. Na początek Podlasie 24 wójt Mariusz Osiak mówi, że jest optymistą. Chodzi o budżet gminy na rok 2014, w którym zaplanowano dochody w wysokości około 45 milionów 800 tysięcy złotych, a wydatki na ponad 47 milionów. Na co będą przeznaczone te pieniążki? Jak tutaj będzie się wszystko kształtowało? Zapraszam do lektury na Podlasie 24. Kolejny artykuł, również Podlasie 24. Zaczęła się rozbiórka napływalni. Na pływalni letniej w Łukowie rozpoczęła się rozbiórka starej stacji uzdatniania wody i bodajże tych schodów całych. Też tam coś tam się dzieje. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli nie będzie nowej stacji uzdatniania wody, to letnie baseny będą zamknięte. Podlasie 24. Kolejna sprawa, bardzo szybko. Łuków 24. Budowa systemu informacji przestrzennej powiatu łukowskiego. SIPPL. Coś takiego będzie budowane. Są to takie mapy geodezyjne, gdzie każdy będzie mógł sobie wejść, sprawdzić, poczytać tam, czy tu jakieś fabryki obok ciebie nie planują, powiedzmy, wybudować takie różne sprawy. www.geoportalpowiat.łuków.pl. Na tej stronie można sobie wszystko zobaczyć. I ostatni artykuł, również Łuków 24, bezpiecznie na drogach podczas świąt. Mianowicie tutaj już są pierwsze podsumowania poświąteczne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. I jak można przeczytać na Łuku 24, na terenie województwa w święta doszło do 7 wypadków, podczas których zginęła jedna osoba, a 9 osób odniosło obrażenia. Odnotowano również blisko 80 kolizji drogowych. Ciekawe. Ile tych rzeczy działo się na terenie powiatu łukowskiego. Tyle ode mnie. Najciekawsze w wspólnocie są fraszki. Jastrząb kontra Bocian, tak chyba ten cykl pan Janusz sobie zatytułował. Zarząd prowincji bryka na sznurku naczelnika. Naczelnik promocji napuszcza prowincjała, aby wola okrzejska mistrza Henryka nie kochała. Kolejna fraszka z cyklu. Szkoda, że grają Sienkiewiczem, a sami są niczem. Antypromocja w wykonaniu Ptaka. Przed wyborami szykuje się bałagan i draka. Na Mazowszu i Podlasiu. Co dałbyś w prezencie? Taka Tomku rubryka. Mariusz Chudek daje prezent Dariuszowi Szóstkowi, a Dariusz Szóstek Mariuszowi Chudkowi. No wiadomo. Co dałby Mariusz Chudek Dariuszowi? Nie wiem. Dwie książki. Pierwsza to podręcznik z zasadami savoir-vivre, gdyż burmistrz ma z tym duży problem, szczególnie gdy się zdenerwuje. A druga to dobre wydanie encyklopedii, bo czasami jak go słucham, to odnoszę wrażenie, że ma problem z wiedzą ogólną. No tak Mariusz Chudek prezentuje. A co Dariusz Szóstek? Roczny karnet do kina. Po prostu? Po prostu. Dobra, Sebastian, ja też mam tygodnik siedlecki, strona 12-13. Rok spokojnego budowania. Wydarzenia, kontrowersje i inne tego typu rzeczy 2013. Podsumowanie, prawda? Bo końcówka roku to jest dobry moment na różnego rodzaju podsumowania. I jest tutaj szereg takich wydarzeń, prawda? Inwestycje, wydarzenia niekoniecznie kulturalne, książka roku, kontrowersje, odkrycie, awanse, rezygnacje, transfery. I w całym tym gąszczu szukam czegoś związanego z Łukowem. I znalazłem chyba dwie sprawy. Antoni Cybulski, czyli takim hitem roku, było odejście na emeryturę pana Antoniego Cybulskiego po 46 latach. I tutaj jeszcze, gmina Krzywda. Prorodzinnie w Krzywdzie. Kontrowersje roku. Pracownik GOPS w Krzywdzie przez 3 lata wypłacał sobie becikowe, alimenty i zasiłki rodzinne. Dalej nic więcej ciekawego się tutaj zdaniem Tygodnika Siedleckiego w naszym powiecie nie działo. A szkoda, bo się działo. Mamy perfekcyjną panią domu. Pani Agata Zukowa, Agata Sobiech-Dębska, zgłosiła się do znanego w TVN-ie programu, w którym sprząta się po prostu. Też ma bałagan, no to sprząta. I pani Agata mówi, że mama nie nauczyła mnie dbać o porządek, bałagan w domu nigdy mi nie przeszkadzał. Dopiero gdy mężowi coraz bardziej doskwierał kurz na półkach i porozrzucane ubrania, zaczęłam poważnie traktować ten problem. Dość fajny artykuł o kulisach tego programu. O czym rozmawiała pani Agata z prowadzącą, jak tam się nazywa? Z perfekcyjną panią domu. Z perfekcyjną. Okazuje się, że taka piękna kobieta jak ona też ma kompleksy. Zapraszamy do artykułu. Można poczytać o kompleksach pani Rozenek.
Strona 18 i strona 19 tygodnika siedleckiego. Kilka artykułów o Łukowie, o byłym staroście. Jego proces tutaj znowu chyba nabiera tempa. Jakieś tam rzeczy się różne będą działy. Zapraszam zainteresowanych do przeczytania. Burmistrz i radny troszczą się o stan ducha. To z kolei jest na stronie wcześniej. No kolejne echa i taka przepychanka słowna o Estonii. Kolejnym artykułem na stronie dalej jest ostro w sprawie chodnika na Wójtostwie. To chyba wszyscy o tym tam mniej więcej piszą. Propagandę robią chłopcy. Czy propagandę? No chcą tego chodnika, ale właśnie tutaj no, zapraszają tak jednych radnych, nie zapraszają innych radnych. No a chyba tutaj no nie chodzi o to, tylko chodzi o wybudowanie tego chodnika. Na sesji Rady Miasta był ten temat poruszany, na sesji Rady Powiatu również był ten temat poruszany. Ponoć sprawa ma ruszyć w marcu. No ciekawe, zobaczymy. Strona 18 i 19, kilka artykułów na temat tutaj spraw lokalnych, łukowskich. Ja mam regionalną siódemkę, wspólnota kulinaria i porady. I tutaj jest dość ciekawy, krótki artykuł. Łatwo wypadek na śliskim chodniku. Jak postępować w sytuacji, kiedy przydarzy się wypadek na śliskiej nawierzchni? Głównie chodzi o chodnik. Dlaczego jest ważne szybkie działanie? Co trzeba fotografować? Jakie oświadczenia świadków i tak dalej? Można przeczytać w tym artykule. No taki poradnikowy, krótki. Może się komuś przyda. Czyli co zrobić, jak się wypierniczysz na chodniku i do kogo pójść po pieniądze? Dokładnie tak. Okej. Okay. To już wszystko w tym przeglądzie prasy. Kolejny przegląd prasy będzie już w nowym roku. Tak. Także szczęśliwego nowego roku. Happy New Year. Happy New Year i tak dalej. Nie?